Wiesz co, po prostu go wywali na mnie. Ajajaj. Dzisiaj telefon będzie wyglądał jak bam. Robisz to mi tak do twarzy i robisz taki BUM. Ty nie zgoliłeś brody, jaką ci teraz? Goliłem. Zawsze masz rozbieżnego do zapału alkoholu. Ja nie piję. Ha! Jest krowa. Sugerujesz mi coś? Nie, wcale. Umieram. O kurde, wyglądasz jak moja krzesna. Ja nie mogę tak wyglądać, bo wyglądałam tak we wcześniejszym filmie. A wreszcie. Hej, joka wszystkim! Witam was w kolejnym odcinku na naszym kanale i dzisiaj jestem z... Ja. Z Patrykiem. Będziemy go malować, jestem tego bardzo ciekawa, bo zrobimy taki makijaż nie dla żartów, co nie dużo youtuberów robiło, tylko zrobimy taki serio makijaż. Taki, że faktycznie będziesz wyglądał jak kobieta. Nawet mam sztuczne rzęsy. Swoją drogą od twojej mamy. Więc będzie się piękny makijaż, jestem więcej niż pewna. A nie tu mamy. Ty, ja muszę iść. Nie, nie możesz, akurat wiesz, to tak się składa, że musimy sobie rozrobić makijaż. To jest dogadane. To jest poszkodowanie mnie. A zgodziłeś się. Dowiedziałem się teraz, że będę wyglądał jak dziewczyna. Ale ładnie, może ci będzie pasowało, masz takie kręcone włoski, ty taki brewki ci zrobimy rzęski. Życzę mi powodzenia. Będzie fajnie. Przygotowałam tutaj wszystkie kosmetyki. Właściwie to jeszcze dodatkowe rzęsy właśnie dochodzą, ale one są tam. Bazę, żeby się trzymał makijaż, żebyś nie mógł zmyć. Co? Dalej, nieważne. Dalej są podkłady, mam kilka, bo wzięłam takie różne odcienie, żeby wybrać jeden. Jestem blada jak ściana, ty jesteś jednak, no, żeby cię nie obrazić, bo jednak wiadomo, tolerancja ciemniejszej karnacji, prawda? Po prostu mi zazdrościsz. Bo ja jestem porcelanowa. A jestem czarny. Ja specjalnie chciałam uniknąć tego słowa, no w sumie tak. Mam przez tatuaże. Dalej są korektory, też trzy różne kolory, więc coś wybierzemy. Co to jest? To jest taki rozświetlacz, ja na przykład go często daję do kącika oka. Mogę jakbym odstawił, że to jest śminka. Tak, to sobie pomaluj usta, zobacz jak będziesz miał fajne glow. Tutaj są pudry trzy, bronzer, rozświetlacze, w ogóle widać to, że pokazuję? Tak, widać. Róż, mam trzy brokaty, może z nimi brokatami pokombinujemy, tutaj też jest bronzer, nie wiem czemu mi tak uciekł. Rzeczy do brwi, czyli żel i cień, bo ja nie maluję niczym innym. To jest kamień do nakładania bazy pod makijaż. I tutaj są cienie i mam różne kolory. I właśnie nie wiem, czy tutaj są bardziej takie beżowe, takie basicowe, tutaj takie bardziej róże. Tutaj jest Anastazji, takie też brązy, ciemniejsze trochę. Ale ja chcę z tego, albo z tego. Bo zobaczcie to, bo te to są fajne. Chyba najlepsze, jeżeli chodzi o taką moją fantazję, bo są kolorowe i mogę zrobić jakiś tęczowy makijaż. No. Ta jest paletka moja ulubiona, chociaż tak nie mówię. A to jest moja ulubiona. Ta jest śliczna, ma ładne kolory. Ja jestem w ogóle taka śpiąca, że mam wrażenie, jakbym była w symulacji. Kolejny dzień i tak będziemy ciągnąć tą moją śpiącość. Tak czy siak, tutaj jeszcze zostałem końcu są błyszczyki i są różne, mam jakieś Fenty, mam konturówkę i pomadkę z Makeup Obsession z kalendarza adwentowego. Tak, też przepraszam bardzo, czy to jest i specjalnie po ten odcinek myłam pędzle, żeby Patryk miał wszystkie czyściutkie. Próbowałam też domyć gąbkę, ale wyszło jak wyszło. No nieważne, nie mam jakichś nowych, gdyby chciał używać po mnie. Najwyżej będziemy pryszcze. I patrzcie, co Patryk zrobił. Ja go zostawiłam tylko na chwilę. Ja go zostawiłam tylko na chwilę, żeby wysuszył pędzle. Ale to nie ja, to ty. W trakcie, gdy ja się malowałam do filmu. Nie, ty, i on ja to. Daj to. Daj. Ja powiem, jak to było. Nie słuchajcie, bo i prawda spalony. Jest tak... Serio. Patryk! Patryk! A ja patrzę, co to za glut na tym. Ona to spaliła i ona właśnie go popsuła. Daj, ja założę tego gluta. No daj. Czy to widzicie? Nie dość, że spalił mi pędzel, to jeszcze wyrwał. Cieszę się, że go nie używałam, akurat go tak średnio lubiłam. Moje ulubione to jest ten i ten. Do bronzera i do pudru. Wiesz co, po prostu go wywalimy. Ja go wywalimy. To nie będę komentować, po prostu nie po będę. Po pierwsze to nie ja go spaliłem, po drugie to ona go spaliła. Aha, jasne. To ona go miała w ręce. Dobra, odsuń się. Patryk! Musisz sobie wybrać coś do odgarnięcia włosów. Ja mam tego bardzo dużo, także masz do wyboru do koloru. Jest krowa. Sugerujesz mi coś, tak?
Nie, wcale, no gdzie? Jest takie różowe, znaczy czerwone w sumie, nie wiem. I to, ja myślę, że to jest idealne dla ciebie. Będziesz żabą, albo świnią, albo królikiem, co sobie to... Jest. Ha, królik. Daj. O, dragi. Chodź bliżej. A Mikołaj wyrąbał na bok, mam rozbieżnego zespołu. Zawsze masz rozbieżnego za zapału alkoholu. Ja nie piję. Ha! Jakby ktokolwiek inny to powiedział, to bym uwierzył, ale jak mówisz, to ty to nigdy w życiu. Miałeś mi tak robić codziennie tym, tak jeździć. Ale tak ostrożnie, bo mnie bijesz. Bo ty robisz tak do twarzy, patrz. Ty robisz to mi tak do twarzy i robisz taki BUM! Serio? No! Sorry, nie mam wyczucia, bo nigdy nie robiłam tak. A widzę tutaj wielkiego pryszcza. Wiem, wyciskać pryszcze swoją drogą. Ej, czuję się taki teraz odświeżony. To jest fajne. I teraz mnie zastanawia, czy mam nierówne czoło. Masz. Nie wiem, nie da się tego stwierdzić. Pięknie. Mogę się podrapać po nosie? Możesz. Ale to twoja ostatnia chwila, kiedy możesz. I teraz nakładamy korektor, moi drodzy. Ej, wiesz co? No. Zauważyłam, że przez to, że kiedyś powiesz, teraz masz brzydką cerę. Nie mam brzydkiej cery. W sensie, no nie masz brzydkiej cery, ale będziesz miał szybciej zmarszczki. Nie będę miał. Będziesz miał. Nie. Już to widać. Nie widać. Trzeba było nie palić papierosów. No i nie zgoliłeś brody, jaką mam ci teraz? Goliłem dzisiaj. No to nie patrz w podgląd, bo nie możesz patrzeć w podgląd. Nie mogę siebie widzieć? Nie. Ja się boję teraz. A to czułko zrobię ci podkładem, bo ty nie masz pryszczy. No co? Czyli to robiłaś, bo ja mam pryszczy? No, ale weźmiemy ci ten podkład, ona to nie śmierdzi. Ale w sumie to... Tych czasami dużo chłopaków się maluje, ale no, jeśli nagrywamy to ze względu na to, bo dla nas to jest takie dziwne właśnie, jakby Badry miał się pomalować, bo on nigdy na co dzień tego nie robi. I to jest dla niego coś nowego, ale żeby nie było, że jakby wiecie, my nie tolerujemy, że od razu to jest nie wiadomo co. Wydaje mi się, że serio, żyjemy w takich czasach, że to jest 100% normalne, że chłopak jest pomalowany, no ale ty tego byłeś kiedyś pomalowany tak od początku do końca? Cały? Byłem. Może tak serio, nie tak dla beki, tylko tak serio wyglądać jak kobieta. Nigdy. Moje spodnie. Cicho bądź. Wiesz, że tego się nie da zmyć? Pudru? Paula. Co? On nie schodzi. No mówiłam ci, że tego się nie da zmyć. Nie. Żartuję, że to jest proch. No co? To jest proszek po prostu, da się to zmyć. I teraz masz baking. On tak mnie nie słucha. Co ja mam? Baking. Jaki baking? Baking. Co to jest? Baking. No mam. Masz. Dobra. Zresztą cię mówię, to drzwi, bo i tak masz takie kształty. Są wywinione w każdą możliwą stronę, że nie da się ich ogarnąć. Ja mam po prostu brzmi idealne. Bo kiedyś sobie wygoliłeś i dlatego mi się wydaje, że my cię nie odrosła. Bo byłam młoda na to. I tu przekonujemy się, że po prostu mam większy próg bólu niż ty. Nie. Tak. Nie, ale no, to jest nieprzyjemne, dlatego ich nie reguluję. Nie widać. Ale nie widać czego? Moich drzwi? Nie, że nie reguluję. No moich drzwi nie widać w sumie, one są strasznie jaśniutkie. Ty mi zaokrąglasz twarz? Nie, zmniejszam cię. Żebyś była chuda. Ej! Co? Jak była. No już jesteś. Chodź, znowu uciekasz z kadry. Nie uciekam. Musisz być w centrum. No ja zawsze jestem. No właśnie nie byłaś przez chwilę. Dobra, dawaj. Umyziłaś mi spodnie. Ty
Ajajaj. Teraz to ty nie będziesz wyrywać. Dobra, ja nie mam pędzla do rozświetlacza, dlatego nałożę ci palce, będziesz bardziej miał wyrywać. Piękny nosek, patrzcie. Ale księżniczka tu jeszcze. Łuk Kupidyna. Ej, to wygląda jak łuk, ale jaja. Ej, w ogóle nie wiem dlaczego jak ty coś robisz na mnie, to ja się skupiam na tym co ty robisz i nie umiem się odezwać. No właśnie widzę, tak siedzimy w ciszy, aż dziwne, a nie podobno do ciebie i do mnie, w sumie też. Możesz mówić, ja muszę powiedzieć. Ale ja się stresuję, że jak ja coś powiem i się nie skupię na tym co ty robisz, to stracę oko. Tu. Tu moja ulubiona koszulka. To jest koszulka na ksu z gołymi babami na plecach. Serio mam gołe baby. Mam siebie na plecach w tym momencie. Ajajaj. Dzisiaj ciechą będzie wyglądał jak dzban. Dun. Ajajaj. Na harmonii fotę wstawię. Nie no, żartuję. Ej. Co? No może jednak. No dobra. Jesteśmy dogadani, widzowie, ugadałam go. Gdzie jest takie coś? Takie o coś, tylko tak. Jezu, trzymasz to w łapie. Brokat. Byry o katy. Widzę. Dlaczego robisz mi brokat? Otóż oko. A ja się nigdy już nie miałam takiego ładnego makijażu bez kitu. Ej, dobra, to co mówisz mnie motywuje, że jest git. Jest. Uff, ciul git. Ja też nie. Powinnaś tak być modelką. Patryczku. Ciechołka, o. Ej, dmuchnąłeś i cały brokat rozsypałeś, połowę brokatu. Mocno. No to nie śmiej się. Mega wyglądasz. Dobra, ale mogę zobaczyć? Nie, nie możesz, zaraz zobaczysz. Chociaż ci rzęski jeszcze przykleję. No dobra. Znaczy na co dzień to na pewno, nie? No weź teraz wstawaj codziennie i się maluj. No sobie trochę przesrane. No. Tak, idę się tak długo, ale podejrzewam, że da się dojść do wprawy. Normalnie, ja bym nawalał takie makijaże jak ten typ ze Stanów. Tutaj mamy, moi drodzy, taki zestaw, który dostałam od Patryka. To są rzęsy doczepiane, które są na magnes i musimy to przetestować. Ja jeszcze tego nie testowałam. Na zdrowie. Dzięki. Widzę, że bardzo dziwne dźwięki wydaje podczas tego filmu, ale wybaczcie. Kuźwa! Ale ja się czuję dziwnie teraz. Jestem princesą kokosową, bo lubię kokosy. Teraz się wścieknę, no. Nie da się tego założyć. Poczułem, że zaoberwałem, umieram. Ale ja mam ładne swoje naturalne rzęsy. Właśnie nie masz. Aha. W sumie rację, bez kitu, nie przemyślałam tego. Co? Zawsze mówiłam, że masz ładne, długie rzęsy. No właśnie. No dobra, to spróbujemy ci pomalować, jak to jeszcze raz. O kurde. Otwórz oko szeroko. Ej, to się zrymowało, otwórz oko szeroko. Dobra. Czy jak miał brudne oko. Boże, muszę jedną rzecz zobaczyć. Jak ty wyglądasz, Patryk? Ja pierdzielę. Ale cię nie poznaję! Dobra! Siedzę tak. No. No. Aż piękna minka. Dobra, jeszcze teraz. Tak? Patryk! Patryk! Zepsute. Te spodnie naprawdę nie lepsze. Są urąbane w brokacie, pudrze i teraz jeszcze w śmince. Dobra, damy radę z nią jakoś.
No miało być ładnie. Nie jest ładnie, świeci się mocno. Patryk! Dokładnie pani, że musiałeś chyba spróbować. Jak smakuje? Nieładnie. O, wow, mam strupa, bo się drapałem w uchu. Nie, nie, czekaj. I mam strupa. No i co teraz z nim? Nic. Dobra, jeszcze bym ci dała trochę różu, zapomniałam o różu. Bo tak coś mi... Nie byłeś taki rozświetlony. Czuję, że mam ciężka usta. Jakbym miał brudne usta, naprawdę. Tak masz na co dzień? No. Czemu masz na co dzień brudne usta? Ale czemu ładne masz usta przecież? Ale przecież są brudne. Co jeszcze chcę zrobić, widzowie? No chyba wszystko ja. Mówisz? No, czego ci jeszcze brakuje? Zaraz dodam sobie foto no make-up. Ja trzeba ci ułożyć włosy tak bardziej kobieco. Nie, teraz wygląda paskudnie. Ej, ale zobacz w lustro. O kurde, wyglądasz jak moja krzesna. O Boże, a ja nie wiem, jak ty się mogłeś na to zgodzić. Ja też nie. Dobra, czy ja mogę już się zobaczyć tak z bliska? Ale nie masz się w to duże, weź to małe. Dobra. Jakie ty wiesz, może nie jest jakaś duża zmiana, ale... I ale ładnie. Podoba ci się? No. Mógłbyś tak chodzić? Normalnie. To do kogo możemy zadzwonić? Do Bartosza. Do Bartosza, ale no. Włączaj FaceTime. Włączaj. Hej, bo ja syrałem. Powiem tak, gdybym był nawalony trzy dupy i cię spotkał w klubie, to już się bał cię dotknąć i będzie mi ci uderzył w twarz, gdybyś mnie dotknął. Bartosz! Jestem szczery. I nietolerancyjny. No. Nie wiem, no jakby zaczął mnie dotykać. Ale ładnie. Gdybyś był dziewczyną, gdybym widział za makijaż na dziewczynie, to może nie, nie, nie mój syn, nie. Szybko na temat. Dobra, zrobić ci zdjęcie? No mojego idzie też wtedy dla ciebie kota Patryka, jak wystawi. Dobra, tyle wystarczy. Oh no, moi drodzy, zapomniałam otworzyć siódmego okienka kalendarza adwentowego dzisiaj, dlatego robimy to już troszeczkę pod koniec filmu. Nie wiem, jak mogłam o tym zapomnieć. Te kalendarze stoją tutaj totalnie na widoku w moim pokoju, a ja jakby nie otworzę ich wczoraj. Dobra, nieważne. Po prostu otwórzmy to. Zaczniemy od słodyczowego. Mamy siódemeczkę. I szokobąsik. Dalej może kosmetyczny. Proszę bardzo, mamy tutaj kredeczkę, o kurczę, jakaś brązowa. Może być w sumie fajna do brwi. Ostatnio mam fazę, że robię sobie brwi na mydełko, żeby tak sobie sterczały i dorysowuję sobie włoski. Także może akurat ten kolor będzie spoko. Teraz gumeczki do włosów i... Ale śliczna! Chyba najpiękniejsza, która dotychczas była w kalendarzu. Taka tęczowa, urocza, bardzo słodka. I tutaj od razu drinki możemy otworzyć, bo siódemka mi się rzuciła w oczy. O kurczę, jakieś takie jabłuszkowe z tego, co widzę. 18%. Wygląda jak taka cytrynóweczka trochę. Nie, ale może być spoko w sumie. Teraz Seforowski. Aha, wiem, pamiętam. Siódemka była w tym. To jest w ogóle koks, patrzcie. Tu mamy siódemkę. Uwaga! Patrzcie na to. Łocie, panie. Są te perfumy, ten taki bucik. Moja mama uwielbia te perfumy i nawet ma takie, tylko pełnowymiarowe. Tutaj mamy miniaturkę, ale pięknie wyglądają w ogóle. A propos kosmetyków, znalazłam od razu siódemkę w kalendarzu z The Body Shop. Dzisiaj akurat wyjątkowo coś malutkiego. O, mamy balsamik do ust. Jeżeli chodzi o balsamy do ust z The Body Shop, to naprawdę uwielbiam. Szczerze, myślę, że mogę stwierdzić, że to są jeden z moich ulubionych balsamów do ust. Naprawdę, mam taki truskawkowy, grejpfrutowy i mango. Każdy mam już praktycznie cały zużyty, bo każdy mi się świetnie sprawdza, także tutaj mamy tym razem kokos. Jakoś nie przepadam za zapachem kokosu, ale ten może być całkiem spoko. Nie wiem, przetestuję sobie, zobaczymy. Tu mamy siódemkę. Jakieś w ogóle takie szersze to okienko niż zwykłe, bo zwykłe były takie kwadratowe. No ale dobra, tu mamy żelki. Były takie zwykłe, klasyczne misie. Z dwa lata temu, jak miałam ten kalendarz, to chyba były jakieś takie ciekawsze. Mam wrażenie, że codziennie trafiało się coś innego. A tutaj te misie już są któryś dzień z rzędu, mam wrażenie. Może też bez przesady, ale cały czas są takie zwykłe, klasyczne żelki, nie? Teraz te kąpielowe kalendarze i tu mamy siódemkę i widzę, że znowu nie ma możliwości podwadzenia jakkolwiek tego okienka, no ale daliśmy sobie radę. I tutaj mamy mydełko. I pachnie w sumie klasycznie, tak jak tamte wcześniejsze, mam wrażenie. Kolejny kąpielowy. I tutaj mamy okrągłe
okienko, także pewnie będzie jakaś kula do kąpieli, z czego się bardzo cieszę. Jak widać, beznadziejnie się to otwiera. Kalendarz trochę ucierpiał, ale wyjęłam kulę do kąpieli. Pachnie bardzo ładnie. W tym kalendarzu chyba są takie ciekawsze zapachy. Od razu tutaj z tyłu znalazłam Mixit i możemy sobie tak otworzyć. Czuję, że tutaj mamy Mixitkę. No i patrzcie, dobrze strzeliłam. I nawet taka fajna, bo świąteczny zapach się trafił. Jabłko i cynamon. Od razu wyjmuję sobie skarpetki i herbatkę. Lemongrass, citrus and ginger, czyli trawa limonkowa. No i imbir. Askieta. W sumie nie jest taka typowo świąteczna, bo jest taka z jakimiś robocikami, coś tam. Może jakaś taka morska trochę, w sumie to są jakieś takie bąbelki, nie wiem. Jestem ciekawa, jaka druga nam się trafi w zestawie. Trochę słabo się obżerać żarciem na wieczór, ale uwierzcie mi, że zjem sobie te chipsy, bo mam ochotę na taką przekąskę w sumie. O kurde, coś nowego, tego jeszcze nie było. I to są jakieś ringi. Jezu, jakie słodkie opakowanie, patrzcie, jakie to jest mini. Na tym kalendarzu wam pokazuję, Boże Święty, dzieci to oglądają. No, ale takie ringi, pewnie jakieś cebulowe, tak obstawiam. Takim oto akcentem chcieliśmy wam podziękować za dzisiejszy filmik. Mamy nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i komentarze, że jestem piękny. Dokładnie tak. I pa, papki!